Dzień dobry, kłaniam się. Powstanie oświat dalej jest dla nas zagadką. Nie do końca wiemy, jak to się wydarzyło, że jakieś cząstki nieożywione nagle złożyły się w kompleks, który nazywać możemy życiem, ale kolejne etapy jego ewolucji są dla nas już całkiem jasne. Zapraszam na kolejny odcinek programu De Facto. W nauce jest tylko kilka teorii, które są tak dobrze potwierdzone i udokumentowane, jak teoria budowy komórkowej organizmów. Wciąż jednak ma ona pewne braki, które przez większość czasu sprawiały naukowcom wiele problemów. Jedną z hipotez, które starają się uzupełniać nasze luki w wiedzy, jest teoria endosymbiozy, która dość niedawno zawojowała świat. Ułamki życia. 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o filozofach przyrody i wiemy, że oni skończyli dochodząc do cząstek, z których składa się materia. Tam Demokryt proponował, że to są właśnie atomy. Chociaż nie do końca wiedzieli, jaką mają budowę, to już wiedzieli, że takie cząstki istnieć muszą. Jeden poziom wyżej w organizacji stoją molekuły, a jeszcze wyżej mamy organella, które składają się na komórki. Wszyscy wiemy, to jest wiedza z podstawówki chyba jeszcze, że organizmy żywe składają się z komórek i zasadniczo jest to cecha, która dotyczy wszystkich organizmów. Z wyjątkiem wirusów, ale wirusy nie do końca są organizmami, to znaczy nie przez każdego są uważane za organizmy. W każdym razie wszystko od bakterii, przez protisty, grzyby, zwierzęta, rośliny, to wszystko tak naprawdę to są komórki. Tylko że jak to się stało, że w ogóle komórki wyewoluowały do tej formy, w której je znamy dzisiaj i dlaczego wszystkie mają tak wiele podobnych cech? No, zaczniemy od tego, kto w ogóle wpadł na to, że organizmy składają się z komórek. Najpierw Robert Hooke jeszcze w 1665 roku obserwował takim prostym mikroskopem, który sam zrobił i udoskonalił, komórki roślinne na przekroju zdębu. Tak naprawdę nie były to komórki, one wyglądały tylko ściany komórkowe, które no, najlepiej się wybarwiają, najlepiej się utrwalają, bo to drewno tak naprawdę, lignina suberyna. No i jemu się od razu skojarzyło, że te takie małe struktury uporządkowane przypominają klasztorne cele. I dlatego był Anglikiem, nazwał komórki cells. I tak to dzisiaj, do dzisiaj po angielsku tak się właśnie nazywają. Później dwóch uczonych, rok po sobie, Theodor Schwann i Matthias Jacob Schleiben, ułożyli teorię budowy komórek. To znaczy opisali, że zarówno dla roślin, jak i dla zwierząt wszystkie gatunki, wszystkie organizmy składają się z komórek. Kolejny Rudolf Virchow, 1860 rok i sformułowanie zasady omnis cellula a cellula, czyli każda komórka z komórki. I on jako pierwszy założył, że tak naprawdę wszystkie procesy wzrostu, rozmnażania obserwowane na poziomie makro, takim jak my patrzymy, wynikają ze zmian na poziomie mikro. To znaczy właśnie ze zmian na poziomie komórkowym. I później August Weismann, 1880 rok, który dodatkowo założył, że wszystkie komórki wywodzą się od jednego wspólnego przodka, ze względu na to, że mają bardzo podobną do siebie budowę, a poza tym no, ich struktury cząsteczki są praktycznie identyczne. Jednak w tej pięknej teorii budowy komórkowej, wiemy jak wszystkie komórki wyglądają, to są, mamy piękne ryciny na ten temat, obrazki, jednak pozostają pewne braki. To znaczy, jak to się stało, że w komórkach występują pewne organella, nazywane semiautonomicznymi, czyli półsamodzielnymi, można powiedzieć po polsku, które w jakiś sposób wymykają się spod kontroli tego głównego systemu przez jądro komórkowe i transkrypcję, translację. Dlaczego jest tak, że część organelli, czyli mitochondria i plastydy, mają szereg cech, które nie odpowiadają pozostałym i bardzo się wyróżniają. Poza tym te organella są najważniejsze pod względem metabolicznym tak naprawdę, bo to one odpowiadają za główne przemiany energetyczne, no bo plastydy, czyli na przykład chloroplasty, to jest miejsce, w którym dochodzi do fotosyntezy, czyli magazynowania energii z energii świetlnej zmiany w energię wiązań chemicznych. No a znowu w mitochondriach zachodzi oddychanie komórkowe, no i proces odwrotny, to znaczy, że energia wiązań chemicznych jest uwalniana w postaci ciepła, ale też na przykład ATP, które dane służy do tego, że napędza wszystkie procesy życiowe. Co ciekawe, naukowcy już dawno temu zauważyli, że te organella półautonomiczne w pewien sposób przypominają bakterie. Na przykład chloroplasty, czyli jeden z rodzajów plastydów, jest bardzo podobny do cyjanobakterii, czyli sinic. I to obserwował już Andreas Schimper,
1884 rok zauważył, że chloroplasty dzielą się faktycznie w podobny sposób jak sinica. Na tej podstawie w 1905 roku Konstantin Mierzkowski sformułował teorię nazwaną teorią endosymbiozy. Endos znaczy wewnątrz, syn to razem, a biozis to życie, czyli to jest takie życie wspólne, ale wewnątrz. Ta teoria mówi o tym, że kiedyś był jakiś tam jeden organizm, który wchłonął w siebie inny, mniejszy, no i zaczęły sobie tak żyć razem. Później tę teorię w latach 20. i 20. wieku Ivan Welin rozciągnął również na mitochondria. Ale na wieki o niej zapomniano. No na wieki to może przesada. Na długi czas o niej zapomniano. W każdym razie nikt się na nią nie zwracał uwagi, została bardzo zignorowana, bo stwierdzono, że to w ogóle niemożliwe, że do czegoś takiego mogło dojść. Aż do lat 60., kiedy okazało się, że w tych organellach semiautonomicznych jest własny materiał genetyczny. Niezależny w pewnej części od DNA, które zawarte jest w jądrze komórkowym. Wtedy też jeszcze raz postanowiono wrócić do teorii endosymbiozy i wielkie zasługi w tej sprawie miała pani Lynn Margulis. Ta pani niezwykle rozwinęła teorię endosymbiozy, napisała takie dwie publikacje. W 1967 roku nazywało się to The Origin of Mitosing Eukaryotic Cells, czyli powstanie dzielących się mitotycznie komórek eukaryotycznych, a w 1981 roku Symbiosis in Cell Evolution, czyli jak symbioza wpływa na ewolucję komórek. I w tych dwóch publikacjach bardzo dobrze i wnikliwie opisała dowody, które przemawiają za tym, że rzeczywiście te organella są pochłoniętymi kiedyś bakteriami. Co prawda ona się też trochę myliła, bo na przykład twierdziła, że wici, które mamy w niektórych komórkach, na przykład w plemnikach, to też są na przykład bakterie, czyli krętki kiedyś pochłonięte. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Jest zupełnie inna budowa, na przykład cytoszkieletu między krętkami a wiciami. No, ale każdy może się mylić. Nawet autorytety mogą się mylić. Jakie więc argumenty podane przez panią Margulis przemawiają za tym, że rzeczywiście doszło do endosymbiozy, czyli pochłonięcia tych bakterii i włączenia ich w swój aparat komórkowy? To znaczy, wyobrażamy sobie to tak, że kiedyś istniała pewna duża, jedna bakteria, a być może nawet była już to jakaś komórka eukariotyczna, która miała jądro komórkowe, i dookoła pływały sobie alfa-proteobakterie. W pewnym momencie nasza duża komórka wchłonęła alfa-proteobakterię w procesie nazywanym fagocytozą, ale zamiast ją strawić, tak jak to się zwykle dzieje w fagocytozie, zostawiła ją. Zauważyła, że bakteria może się przydać do tego, żeby zdobywać energię. Później taka już cała komórka z tymi bakteriami, które stały się mitochondriami, spotkała gdzieś tam sinicę, cyanobakterię. No i je również wchłonęła w procesie fagocytozy, zamiast je strawić, tym razem również je zachowała i z tych sinic pojawiły się plastydy. Na dowód tego. Po pierwsze, te organella sami autonomiczne tworzą się wyłącznie przez podział. To znaczy, dokładnie tak jak bakterie, dzielą się po prostu. Nie możemy ich odtworzyć. Jeżeli wszystkie mitochondria usuniemy na przykład z komórki, no wtedy grunt żona długo nie przeżyje, ale jeżeli tak zrobimy na przykład z plastydami, to one już nigdy nie powstaną. Mają własny materiał genetyczny, o tym już powiedzieliśmy. Mają własne rybosomy i są to rybosomy o stałej sedymentacji 70S. Nieważne, co teraz oznacza, ale w każdym razie jest to identyczna stała jak u bakterii, a u wszystkich pozostałych organizmów jest inna. Poza tym te organella otoczone są dwiema błonami. Błona wewnętrzna skrajnie przypomina błonę bakteryjną, a błona zewnętrzna przypomina błonę komórkową. To znaczy, kiedy ta komórka nasza pierwotna, duża, wchłonęła sobie bakterię i otoczyła ją swoją błoną komórkową, w procesie fagocytozy i to tak już po prostu zostało. Ta błona nie uległa strawieniu i dlatego zewnętrzna błona przypomina błonę komórki, a wewnętrzna błonę bakterii. Poza tym takie inne procesy, jak to, że mają podobne enzymy do enzymów bakteryjnych, jak to, że pierwszym aminokwasem, który jest w procesie translacji tam zbierany, to jest N-formylometionina, a nie metionina, jak u wszystkich pozostałych organizmów, które są eukariontami. I wszystkie te dowody wskazują na to, że rzeczywiście teoria endosymbiozy może być bardzo, bardzo prawdopodobna. No i jest to fantastyczny przykład. Po pierwsze na to, że kobiety bardzo wiele są w stanie dzisiaj w nauce zrobić, a jakiś czas temu było to jeszcze niemożliwe. Ale po drugie, że są takie hipotezy i takie teorie, które choć dawno temu były uważane za kompletnie obłędne, to po znalezieniu większej liczby dowodów stały się akceptowalne praktycznie przez wszystkich naukowców. Początki ewolucji były bardzo drobne. Te poszczególne kroki mogły trwać bardzo długi czas i być praktycznie niezauważalne,
ale to przez to, że pojawiły się mitochondria i plastydy, czyli organela bardzo ważne ze względu na gospodarkę energetyczną, to komórki mogły zacząć się organizować w większe struktury, bardziej organizować, być bardziej skomplikowane i być może tak stworzyły się wielokomórkowce, no a później takie organizmy jak na przykład my. Czasami te początki faktycznie są bardzo delikatne, ale otwierają mnóstwo możliwości pod dalsze przemiany, no tak piękne jak my sami. I myślę, że w biologii to jest bardzo piękne, że możemy stopniowo śledzić to, jak dane rzeczy bardzo malutkie stają się coraz bardziej skomplikowane. Bardzo dziękuję za dzisiaj, a za tydzień wyjdziemy trochę w teren, żeby poprzyglądać się, jakie piękno nas otacza. Zapraszam.